Opóźnienie dźwięku? Jak ja mogę to ogarnąć teraz? Mogę podbić mikrofon do góry ewentualnie albo w dół, ale na temat opóźnień dźwięku nie mam wpływu, a raczej internet mam w miarę w porządku, także to nie powinno też skaleczyć streama. Pro YouTube, jasne. Bania. Za długi kabel to na bank. Dobra, dobra. Czyli dźwięk zostaje jak jest, tak? W miarę mnie zgrywa? Dobra, dzięki za pomoc. Mam odpalony już. A patera, mycha mi się zawiesiła. Mam mychę. Tu miałem poradniczek odpalony, jak sobie poradzić z właśnie tym losowaniem. I teraz wkleję sobie URL, link do filmu w to narzędzie tu. Ładuję komentarze. No i chyba będzie można odpalać pierwszego zwycięzcę, ale poczekamy jeszcze trochę, niech się atmosfera podkręci, bo dopiero nas było 19 osób, a w tej chwili jest 18. 4 minut streamu. To wy decydujecie w sumie, kiedy zaczniemy. Może jakieś pytania do mnie będą, albo coś w tym guście. Wszyscy mają yerbę? Yerowia organika. Na pewno. Wenel pracuje sobie, po prostu. Najpierw to był wypad, żeby sobie zerwać trochę jabłek, gruszek, pozwiedzać odrobinę przy okazji. A jednak zostałem na trochę dłużej, tak jak w tej reklamie McDonalda, no nie? Jakoś mnie ta Holandia wciągnęła porządnie. To zalewaj oczy kobry, to posiedzimy na streamie, może jakąś gierkę odpalę dla Beki za moment. Siema Dominik, witamy serdecznie na pokładzie u Bazyla. Kurczę, ja live'y mogę odpalać, naprawdę. Inny klimat? Fizycznie. Jasne, no fizycznie pracuję cały czas. Być może nie jakoś tam strasznie ciężko, nie? Zalewam sobie dalej, patrzcie na to. Ona jest taka przelana trochę jest, ale sobie dla smaczku samego piję. Słuchaj, pracuję jako pracownik produkcji. Tak ci powiem. Na stali, o. Czyli nie pracuję może przy zrywaniu pomidorów w szklarni, ale przyczyniam się do budowy szklarni. Zalewasz fizyczny, no a jak? Normalnie, stary. A co, nie wyglądam na kogoś, kto fizycznie pracuje? gram yerby. Zaraz może wygrasz, bo... Jasne. Może zaraz wygrasz właśnie, bo myślę, że około 90%, które ogląda tego streama, w tej chwili własne akcesoria do picia yerby już posiada i myślę, że będziecie bardziej zainteresowani jakąś fajną yerbą, to może bym was poczęstował tą yerowią organika na przykład. gram yerby.
To co, odpalać losowanie? Jest 20 osób. Ja ciebie też kocham, nie wiem czy to do mnie było. Za suba na pewno. I za lajki, i za wyświetlenia, i że tu jesteś, i w ogóle. Trzymamy napięcie jeszcze, nie? Przy Kuilu, o, elegancko, stary. A kupiłeś już jakąś dechę, czy nie? Dobra, mamy dwa głosy na tak, to potrzebuję jeszcze trzech, a pięciu? Pięć głosów? To będzie 1/4 głosów na tak. Chyba, że chcecie jeszcze czekać z losowaniem. Od was zależy. Tu mamy trzy głosy. Cztery. Dobra, jest ponad pięć. Przegłosowaliście. To co, odpalam pierwszego, nie? Ale się stresuję jeszcze bardziej jak wy. Dobra, to mam tak i muszę tutaj randomly pick a winner albo pick the most liked recent comment. No to bierzemy randomly pick a winner. Klikam to pierwszy raz. Szymonek Tokarz. Gratulujemy dla tego pana i ja sobie tutaj zrobię fotę, żebym nie zapomniał, że to ty wygrałeś. Zaraz będziemy się komentować. Pyknę ci wiadomość tam na priwa. I będziemy patrzeć, co się dzieje dalej. No i co tam, Szymonek, powiesz na ten temat? I napisz teraz dla wszystkich, czy ty będziesz chciał zestaw Bombija i... A jest tu Szymonek w ogóle? W tej chwili jest. O, nie ma problemu. Polecam się na przyszłość. Powiedz, co będziesz chciał teraz. Czy będziesz chciał cały zestaw właśnie Yerba Mate, Bombija, Matero i... Jakieś próbki yerby do tego, czy chcesz jakąś konkretnie yerbę? Panie Szymonie, pytanie padło. Co tam będziesz chciał? Zastanawiasz się jeszcze? Co? 23 komentarze, jeden typ? Wylosuję go jeszcze 3 razy. Naprawdę ma 23 komentarze? No nie chcę. Mówiłem, że chcę być fair wobec całej reszty, a Szymonek klepał komentarze cały czas. To jest fakt, nie? Mówiłem do ciebie, stary, że muszę jakoś sprawiedliwie sprawie potraktować. Ale spokojnie, jak go wylosuję jeszcze raz, to on na pewno nie wygra. To daję wam gwaranta, no nie? Co chcesz gadać? Dobra, dobra. To ja losuję kolejnego. Co wy na to, losować kolejnego? Wszyscy czekacie, ja wiem, tylko na to czekacie dzisiaj. Oj, przestań, żaden spam. Wszyscy mogli pisać. Podbijałeś mi oglądalność i wyświetlenia. O, widzisz, teraz musisz ich przeprosić za to, że wygrałeś jako pierwszy. Wszyscy ci zazdroszczą, stary. Dobra, puszczam kolejnego, nie? Jest Szymonek, zobaczymy. Miejsce drugie, uwaga! 500 subów Bazyla, już mamy 530, to dzięki wam, nie? Jest drugie. Minister rolnictwa. Gratulujemy dla tego pana. Nie ma gościa tutaj z nami, ale pykam mu foteczkę. Czy jest Marcin? Pfu, minister. Nie wiem, co to za gościu, ale suba i komenta dał. Piję yerbę z Bazylem. Widzicie komentarz? Jest. Szymon, przepraszam ich teraz za komentarze. Mówię wam naprawdę, chciałbym dla wszystkich coś odpalić, ale myślę, że na 500 subów nie jest źle. Ale obiecuję wam, już zobaczcie, jest dużo bliżej niż dalej do 1000 i będą kolejne nagrody, a ja skąpy nie jestem. Już mam jakieś fajne elektroniczne
Pomysły, będą elektroniczne gadżety i na pewno yerba do tego, bo zauważyłem, że to jedna z myśli przewodnich mojego kanału się stała ostatnio. Miała być taka hobbystyczna, ale się okazało, że zostanie na kanale dłużej. O, witamy Jacka. Siemano, Jacku. To co, walimy trzecie losowanie na dzisiaj? Chcę jedno tak, przynajmniej na komentarzach. Nie? Teraz już adrenalina rośnie. Dobra, Szymonie, dogadamy się już osobiście. Fajnie. Wiemy, że chcesz Amandę. Nie będzie problemu, na pewno się dogadamy. Ale trafi inaczej. To ja nie losuję, widzicie? To jest zupełnie nie jest uzależnione ode mnie, bo jak ja bym wycinał te losy i wrzucał je do pojemnika, tak to wymyśliłem na początku, ale jest około 100 komentarzy, to wiecie, pół stoika by mi to zajęło, a później. Yerba z wyciągiem z konopi? Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Dobra, i uwaga, ruszamy z trzecim losowaniem, nie przedłużam. M4 Teaser 0. Piję yerbę z bazylem. Yerbę piję od jakichś 2 miesięcy. Na razie piłem tylko Taragui Narania. Średnia yerba, moim zdaniem, ten smak pomarańczy mi nie pasował za bardzo. A teraz piję CBSE Energia Guarana i muszę przyznać, że świetna yerba. W smaku coś dość lekka. Także dobra, nawet dla początkujących. A kopa daje solidnego. Dzięki tej Guaranie. Super filmik, czekam na kolejne. No i stary, wygrałeś za ten komentarz. Leci do ciebie zestaw albo jakaś konkretna yerbka, a właśnie fotę jeszcze muszę strzelić, że to ten gościu też sobie wygrał. Bęk poszło. No i co mogę powiedzieć? O, 22 osoby oglądają, nie wierzę. Siemano Piotr, elo. Witam cię bardzo serdecznie. Matero z Palo Santo już jest w drodze, już jest zamówione, bo niestety, i nie wiem czy, no pewnie oglądałeś ten ostatni odcinek Barylo, ale niestety właśnie mój sklep nie ma na stanie Palo Santo, tutaj w Holandii w ogóle yerba to jest tak obcy dla nich temat, oni nie wiedzą o czym ja mówię, co to za marihuanę i te rzeczy, w szoku są, im się wydaje, że wiedzą wszystko, ale jednak nie, się okazuje. I słuchajcie, yerbę próbowali mi z Niemiec ściągać i gdzieś tutaj po magazynach po Holandii szukali, ale wyszło na koniec tak, Także że yerbę yerbę sobie sobie kupię kupię u u pana pana Cejrowskiego Cejrowskiego na na jego jego zajebistej zajebistej stronie. stronie. Siema Siema Acid Acidburn, Burn, pozdrawiamy pozdrawiamy serdecznie serdecznie od od Puzzle Basel TV. TV. No, No, losowanie losowanie już już się się odbyło, odbyło, nie nie załapałeś załapałeś się, się, ale ale jak jak dobijemy dobijemy do do 30 30 oglądających, oglądających, jak jak zostaniecie zostaniecie jeszcze jeszcze ze ze mną mną dłużej, dłużej, odpalę odpalę w w ramach ramach bonusu bonusu czwarte czwarte losowanie losowanie i i tam tam będzie będzie jakaś jakaś nagroda nagroda pocieszenia, pocieszenia, coś coś może może jakiś jakiś bryloczek bryloczek fajny fajny albo albo jakiś, jakiś, nie nie wiem, wiem, młynek, młynek, jakaś jakaś pamiątka pamiątka z z Holandii Holandii mała. mała. Co Co z z dźwiękiem? dźwiękiem? Słychać Słychać mnie? mnie? Siema Siema Blodziak. Blodziak. Witam Witam serdecznie. serdecznie. Live, Live, o, o, idą idą oglądający oglądający do do góry, góry, już już mamy mamy 25. 25. O, oczekoby, Oczekoby, siemanko, siemanko, pozdrawiam pozdrawiam cię cię serdecznie. serdecznie. Bardzo Bardzo przykro przykro mi, mi, że że nie nie wygrałeś. wygrałeś. Podwójny Podwójny dźwięk, dźwięk, jak jak to to się się mogło mogło stać? stać? Nie wiem, spróbuję wyzerować i odpalić jeszcze raz dźwięk. Dźwięk? Halo, 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 jak jak mnie mnie teraz teraz słychać? słychać? Dalej Dalej jest jest pogłos? pogłos? Echo. Echo. Kurde, Kurde, naprawdę naprawdę nie nie wiem, wiem, jak jak to to się się mogło mogło stać. stać.
A, bo Google wleja w konfiguracji konfiguracji siedzę siedzę teraz teraz zamiast zamiast normalnie normalnie na na stronie. stronie. Nie Nie wiem, wiem, jak jak to to skonfigurować. skonfigurować. Nie Nie widzę widzę żadnych żadnych konfiguracji. konfiguracji. Jarbanko Jarbanko czat, czat, tak tak jest, jest, panie panie Blodziak, Blodziak, właśnie właśnie mamy mamy Hejka, Hejka, Kajomix. Kajomix. No No niestety, niestety, tam tam miałem miałem już już to to losowanie, losowanie, no no i i nie nie wygrałeś, wygrałeś, wiesz, wiesz, ale ale postanowiłem, postanowiłem, że że jak jak wejdzie wejdzie mi mi 30 30 oglądających, oglądających, to to odpaliłbym odpaliłbym jeszcze jeszcze jakiś jakiś stream stream testowy, testowy, znaczy znaczy pół, pół, nagrodę nagrodę pocieszenia pocieszenia bym bym odpalił. odpalił. Oglądasz Oglądasz BNT? BNT? No No skoro skoro nie nie znam znam odpowiedzi, odpowiedzi, co co to to jest jest BNT, BNT, to to chyba chyba nie nie wiem. wiem. Chyba Chyba taki taki skrót skrót od od czegoś, czegoś, co co może może oglądam oglądam akurat. akurat. Ale Ale wal, wal, śmiało. śmiało. Bazylocepcja. Bazylocepcja. A A wiecie, wiecie, jaka jaka jest jest ulubiona ulubiona przyprawa przyprawa bazyla? bazyla? Zgadujcie. Zgadujcie. Rodziny Rodziny i i znajomych znajomych zapraszamy zapraszamy wszystkich. wszystkich. Bazyl Bazyl streama streama robi. robi. Kanał Kanał BNT. BNT. No No nie, nie, stary, stary, nie nie kojarzę kojarzę niestety, niestety, ale ale może może byś byś mi mi podesłał podesłał jakiś jakiś link. link. Zapraszam Zapraszam w w ogóle ogóle na na mojego mojego fanpage'a fanpage'a od od niedawna niedawna odpalonego. odpalonego. Bazylia, Bazylia, tak tak jest. jest. Oregano. Oregano. O kurde, ale beka jest. Nie, tego nie oglądałem. O, Lejsy Kurczakowy, witamy pana na pokładzie. Siemano. To znaczy, że powinienem gościa oglądać, tak? BNT, to sobie patrzę. Patrzcie, udowadniam wam, że szukam, co to jest BNT. O, i nawet go subskrybuję, to znaczy, że oglądam. Coś mi się musiało kiedyś od niego spodobać w takim razie. A, i on ogólnie fajne opcje na temat streamowania i nagrywania. Pamiętam, jak właśnie sprzęt jakiś pokazywał, czym nagrywa swoje streamy. Tak, oglądałem, oni się wspinają po takich różnych fajnych, opuszczonych miejscach, sobie spacerują czasami. I po wysokich takich wieżach łażą. Zarąbista opcja. Czaje, czaje, ja oglądałem. Koleś na kominę wchodzi. Co Arkowi wysłałem? A yerbę piję? Kurde, przed chwilą wam mówiłem, zapomniałem. Composita, composinia. Momencik, zaraz powiem ci jeszcze raz, jaką yerbę piję. Sorry, trochę ich dużo jest, nie? Ogólnie w moim menu. Dlatego zapominam ciągle, bo co tydzień piję nową. To jest Campesino Classic. Campesino Classic. Ona była w takiej małej paczce, pół kilo. Zobacz sobie, spróbuję ci pokazać. Wiem, że jestem pro streamerem, no nie? Ona stoi tam tak w takiej małej paczce pomarańczowo z zielonym paskiem i na tle zielonego paska jest napisane Campesino. Z dużym opóźnieniem widzę ten filmik, który ci pokazuję. O, widzisz? Ona jest zaraz pod bombiją, jak ci pokazywałem filmik. Znaczy zdjęcie na telefonie, sorry. A wiesz co, z tym sprawdzaniem lajków na fanpage'u jest ciężka opcja, bo macie zupełnie inne niki na YouTube jak na Facebooku, bo na Facebooku macie prawdziwe imiona i nazwiska i nie chcę teraz na streamie wchodzić, bo może ktoś by sobie akurat tego nie życzył, no nie? Także trzech wygranych jest.
No i spadają oglądający, także zamulam wam tutaj trochę. Muzę, kurde, stary, wiesz co, że już puszczałem muzę. Ale to miał być stream testowy, a jakoś tak wyszło, że najpierw miałem problemy na testowym, żeby odpalić w ogóle streama, bo odpaliłem streama bezpośrednio przez YouTube, a tam nie ma możliwości podglądu pulpitu i jakichś większych modulacji i z tego, żebym mógł wam podkazywać podgląd z tego szukania, no nie, całej operacji. Trochę zamotany jestem przez tego streama. Zaraz. Leci muza. Tego nie mogę wam puścić, bo ma prawa autorskie. Niestety słucham tylko muzy bez praw autorskich. Może sobie tak dam. Ostatnio mam niesamową zajawkę na punkcie Synthwave. Nie wiem, czy kojarzycie ten klimat muzyczny. Dobra, i teraz puściłem na przykład muzę w tle i powiedzcie mi. Nie, to deska to jest nie moja deska. Ta deska to była udostępniona przez kumpla. No, siema, outsider, no minęło ci coś właśnie, ale czekam na więcej oglądających, to może puścimy jeszcze nagrodę pocieszenia, wiesz? Słabo się z wami umówiłem. W ogóle obiecałem, że będę między 21 a 22, nie? I udało mi się odpalić zaraz przed 22, tak mniej więcej myślę. Jechałeś The Hole już? Był u ciebie? No nie szkoda, no czekaj, może będzie to nagroda pocieszenia. No chociaż 20 oglądających jeszcze by wróciło, co? Poczekamy na jeszcze jedną osobę, to odpalę nagrodę pocieszenia jeszcze. Obiecuję. Próbka erby będzie, albo nie wiem. Dogadamy się, niech ktoś wygra. Ja jestem, wiecie, elastyczny gościu całkiem. Oj, ty podjarany Szymek, widzę, jesteś cały czas. A jak jeszcze yerby się napijesz, to w ogóle. Termometr możesz wygrać. O, na przykład. Autograf Bazyla, tak jest. Albo młynek do kawy z Holandii. A to wy tej muzy nie słyszycie, tak? Jak ja ją tak puściłem. O, a teraz? Słychać muzę? Co nie odpowiada? Kanał Muza jest? Co nie odpowiada, stary? Overlay na streamy. Marzę o tym. Jasne. Tylko powiem ci, że wszystko się przeciągnęło strasznie, bo pewien dobry ziomeczek, znajomy grafik, robił mi tło do YouTube. Nie wiem, czy tam widziałeś, ono jest w takie w trybie, w klimacie retrowave, pod synthwave, coś takiego, lata 80. te klimaty. No i właśnie chcę sobie pod ten klimat podciągnąć całą resztę kanału. Chciałbym do tego zrobić intro. Co za nuta. Kaszana, tak? No nie wiem, ja mam fazę na punkcie synthwave'ów. Mi się podobają. No akurat może nie ten, bo ten jest bez praw autorskich, no nie? A nie chcę, żeby później ktoś mi znowu wysyłał powiadomienia, że korzystam z materiałów, które mają prawa autorskie, będą mi narzucali jakieś ograniczenia. A dzięki śliczne, staram się nie przeklinać. W życiu ogólnie dużo przeklinam i tak całkiem obficie, nie? Ale na filmach i ogólnie, gdy to ma iść w świat, człowieki mają to oglądać, to wypadałoby jakąś kulturę osobistą zachować, co nie? Jesteś szalona? Było 20? Kurde, nie widziałem. Patrz, teraz 16 jest. No Jezu. To czemu od razu nie krzyczycie? Zieloną czapkę i koszulkę. Wiesz, że mam dużo czapek ogólnie, ale nie mam zielonych ciuchów. Nic a nic.
Kultura, tak jest, kultura musi być. Pozdro, Areczku, dla ciebie. Trzymaj się tam w Polsce. Dobra, spróbuję coś od ciebie odpalić. Jedziemy z tym. Zmiana muzyczki. Kolega podsunął pomysł. I był to Sebastian. Acid Burn, sorry. Acid Burn, pozdro dla ziomeczka i w ogóle zapraszam na kanał Polaka, który zajebiście sobie pogrywa w Halo. Halo na Xboxie. Ma gameplaye normalnie, Monster Kille i w ogóle robi rzeźnie tam. Zapraszam na kanał Acid Burna. Wiesz co, bo nuty z prawami autorskimi odbierają monetyzację, to po pierwsze, ja wiem, że nie mam teraz z tego tak czy inaczej hajsu, bo YouTube zmieniło politykę. Czaisz? Fioletowe kawałki są najlepsze na tym kanale. Fioletowe kawałki. Zaraz zobaczę sobie w nowym oknie. I odbierają monetyzację i później dostaję jakieś głupie powiadomienia. I zresztą jestem tego zdania, skoro ktoś ciężko pracuje na filmy, no nie? Które wrzuca, później udostępnia na YouTube, a ktoś mu ukradnie ten materiał, żeby to nawet była chwila, którą trzymałeś kamerę i dałeś z siebie, część z siebie na ten film. I ktoś później to wykorzystuje bez nawet zapytania się ciebie o zdanie na swoim filmie, jako swój materiał, przywłaszcza sobie to po prostu, no to cię tak boli, stary, że sobie nie wyobrażasz. Ja po prostu stawiam się na miejscu tych osób, które ciężko się produkowały, żeby stworzyć jakiś kawałek, a gość nawet nie powie dziękuję, że podłoży to pod swoją twórczość. Dlatego nie używam czyichś materiałów. Wolałbym po prostu kogoś, kto ma takie życzenie właśnie, nie? Żeby udostępnić jego kawałek, bo on się właśnie promuje w ten sposób, że robi muzykę bez praw autorskich i ma jakieś konkretne prośby związane z tym, co trzeba poczynić na przykład, żeby udostępnić jego film. Zobaczcie, to jest na przykład kanał, na którym są same utwory bez praw autorskich. Bez najmniejszego problemu można za darmo pobierać utwory z tego kanału i udostępniać je dalej, przerabiać, remiksować. I też się da, gość się promuje, ja mam fajny kawałek, wystarczy tylko dobrze poszukać i jest wilk syty i owca cała, także myślę. O, palucha, no niestety nie mam nic takiej muzy, puściłbym wam, zrobimy. Siemasz Grzesiek, pozdrawiam serdecznie, spóźniłeś się troszeczkę, było losowanie właśnie trzech zestawów do picia yerba mate, ale czekam na 20 oglądającego i wtedy będzie losowanie jeszcze nagrody pocieszenia, także jak zostaniesz jeszcze chwilę dłużej, podniesiemy frekwencję oglądalności, to jeszcze odpalę jakąś nagrodę pocieszenia. Może to będzie yerba mate jakieś do picia, czy też coś. Dogadamy się offline, ja nigdzie nie znikam. Do każdej osoby po streamie wyślę wiadomość, że wygrała. Wygrane były już 3. Kto wygrał? Już ci mówię, kto wygrał. Ja poradnik. Siemano, stary. Pozdrawiam. Jest 20. Ja widzę 19. Bez kitu widzę 19. Czekam jeszcze chwilę, dobra? Jest 21. Dobra. Skoro jesteście, puszczam czwarte losowanie. Randomly pick a winner i to jest losowanie osób, które zostawiły komentarz pod moim filmem Piję yerbę z bazylem. Odpalamy czwarte losowanie.
Jest to Basil TV? To jest mój własny komentarz? To mój komentarz, ja wygrałem! Nie mogę rozkminić, co się wydarzyło w ogóle. Dobra, podchodzimy jeszcze raz, będzie piąte losowanie. Rośnie tutaj atmosfera, widzę ostro. Napięcie jak? Przed? Ktoś przed chwilą to napisał, czytajcie w komentarzach. Jak... Piąte losowanie odpalam. 23 oglądających, uwaga. Estera Wiśniewska! Gratulujemy serdecznie dla pani Estery Wiśniewskiej. Gratuluję serdecznie wygranej. Ja, co za pech, ale mówię wam, nie odbierajcie mi subskrypcji. Będzie 1000 subów i odpalam na pewno takiego streama z takimi nagrodami, że ja wam to wynagrodzę, no nie? Buzi daj. Sub za sub. Właśnie, nie ma problemu. I robimy akcję sub za sub. Wjeżdżamy wszyscy do siebie i subujemy swoje kanały. Robimy taką akcję. Jest nas 23 osoby. Zapraszam jeszcze raz do Acid Berna, który puszcza zajebiste filmy, w których robi tam masakrę w Halo. Zapraszam do gościa. Jest w proponowanych kanałach u mnie. O, dziękuję ci ślicznie, stary. Przemiło to słyszeć, naprawdę. I będę dawał z siebie wszystko, żeby filmy dalej były interesujące. I zresztą cały czas z przyjemnością słucham waszych opinii na ten temat, jak te filmy mi wychodzą, co mi nie wychodzi, gdzie popełniam błędy. I będę starał się wykorzystywać te wasze komentarze, żeby kreować mój kanał coraz lepiej, bo to wy go budujecie tak naprawdę, nie ja. Ja te filmy tylko nagrywam, a wy... ja obserwuję uważnie, co oglądacie najchętniej, a praktycznie to, czym się zajmuję w tym kanale, to jest moje hobby. Ja kocham gadżety, uwielbiam pić yerba mate. I jeszcze raz, pozdro yerba mate. Widzę w tej chwili 17 oglądających. Także haustika sobie pociągnę, bo mnie strasznie przesuszyło teraz. Wiesz co? Może jakościowo tak wygląda, bo naprawdę mam taką niesamowitą zajawkę na temat elektroniki i gdy zabieram się za zakup czegokolwiek, czy to nie będzie nawet... Zobacz, tutaj mam jakieś tam złącze typu C. Ktoś wyszedłby do sklepu i kupił ten zwykły kabelek, który mu po prostu podejdzie pod rękę, a ja na temat tego kabla robiłem dosyć długi research i jest to firma Blitzwolf. Produkują zarąbiste kable, które są zbrojone, mają ciekawy materiałowy oplot. I to jest też gadżet, stary. Ja mam fajną zajawkę, jak go otworzyłem z pudełka, oglądałem go dobrych parę minut i doceniam jego jakość, to jak jest wykonany i że wygląda inaczej niż wszystkie moje kable na przykład. Czaisz? I tak samo jest z mikrofonem. Populacja wygrała przeważnie. Samochody można holować? No, a że tym kablem, no Pewex, stary, jest mocny. Na pewno jest mocny i będzie mi trochę czasu służył. Aj, przerwałeś mi, bo coś mówiłem. Znaczy nie, nie przerwałeś mi, to ja zgubiłem wątek. No i to samo było na przykład z mikrofonem. Maksymalnie dużo ludzi preferuje mikrofony firmy Blue Yeti. Ale ja nie... O, siema hejter, pozdrawiam cię serdecznie, bardzo mi przykro, ale nie udało się wygrać, ale zapraszam na kanał Hejter TV, to jest kolega, który bardzo mi pomaga w dziedzinie dronów. Zobaczcie, dzięki niemu zbudowałem takiego fajnego Tiny Whoopa. Tiny Micro Whoopa, jest to fajna klasa zdalnie sterowanych dronów FPV. Próbowałem sobie sam coś zbudować, ale tutaj kolega pomógł mi znaleźć właśnie zajebiście złoty środek i połączenie wszystkiego, czego chciałem w takim małym dronie do podróży przez ten świat FPV i odkrywania
nowych technik i w ogóle, zanim odpalę mojego wyścigowego drona, który niedługo będzie na moim kanale. Tylko właśnie muszę się dobrze psychicznie przygotować i opanować właśnie umiejętności pilotażu dronów taką aparaturką od FR Sky Taranis. To trochę mi czasu zajmie. A powiecie, to echo znikło już z mikrofonu? Już jest lepiej? No pewnie, no myślę, że wszyscy się jarają gadżetami. Zresztą każdy ich używa na co dzień. Telefon to jest gadżet. Case na telefon może być fajnym gadżetem. Też szukałem takiego, który będzie dosyć wytrzymały. Jednocześnie mój telefon nie straci na wyglądzie przez ten gadżecik, prawda? Nada mu jakiejś fajnej pikanterii i jednocześnie będzie wytrzymały. Nie może być po prostu jakimś tam kawałkiem plastiku. A może kosztować naprawdę grosze więcej? Wystarczy zrobić jakiś research. O, dzięki stary za info, bo dopiero było niedawno informacje na temat tego, że miałem jakiś pogłos dziwny, echo na mikrofonie. No, była wtopa z Wiktorem Cejrowskim, to wszystkich mocno uderzyło. Zauważyliście to od razu, bo pana Wojciecha Cejrowskiego zna cała Polska. Tutaj muza leci, którą zaproponował właśnie kolega Acid Burn. O, ja też piję JRB, Hater TV, jeszcze raz zapraszam do kolegi. Kolega odpala swoje pierwsze przeloty dronem, możecie mu tam suba walnąć, bardzo pozytywny gość. Jak ktoś chce sobie kupić drona, to na pewno Hater wam doradzi. Rajda? A co to są rajdy? A, rajda, że ktoś atakuje mój kanał, czy coś takiego, tak? Nie, nie miałem nigdy rajda. Na szczęście i myślę, że nie będę miał. Staram się być, wiesz, na tyle pozytywny i... O, siema Sarf, to jest jeden właśnie z kolesi, którzy są od początku na moim kanale. Zapraszam na jego kanał, bo ma bardzo ambitny plan. Nie będę zdradzał koncepcji, ale możecie mu walić suby, to go zmotywuje do działania. No, jest live, stary, Sarf, jestem tutaj normalnie na żywo. Znowu echo? Wiecie co? To zrobię tak. Tutaj mam...